Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny szydełkowy tutorial. Będzie z serii, jak ja to zwę, koncert życzeń, czyli to, co powstało na Wasze życzenie. Wśród komentarzy z prośbami była między innymi prośba o owalną serwetkę do koszyczka, bo okrągłych jest już kilka, a owalnej jeszcze nie nagrywałam. Więc wymyśliłam dla Was takie cudo. Jeżeli użyjecie szydełka 1,5 mm i kordonka grubości 10, tak jak ja, to uzyskacie szerokość około, właściwie długość około 33 cm, wysokość około 24-25 cm. Ja tą pierwszą zrobiłam całą białą, ale teraz razem z Wami wykonam taką z zieloną obwódką. Pomyślałam sobie, że może będzie ładnie. Także jeśli macie ochotę, również możecie wykonać sobie dwukolorową. Jeżeli wszystko macie już przygotowane, to zapraszam Was do wspólnego szydełkowania. Rozpoczniemy od wykonania czterech oczek łańcuszka. 1, 2, 3 i 4. Teraz dwa razy nawinę nitkę na szydełko. Wkuję się w pierwsze oczko z tych czterech. I zrobię słupek podwójny, ale nie do końca przerobiony. Czyli nawijam nitkę na szydełko, przeciągam przez to, co się wkułam, nawijam, przeciągam przez dwie pętelki, nawijam, przeciągam przez dwie pętelki. Zatrzymuję się. Dwie ostatnie pętelki zostawiam na szydełku. Znowu dwa razy nawijam nitkę i znowu wkuwam się w to samo miejsce, czyli w pierwsze oczko, które robiłam na początku. I znowu nawijam przez to, co się wkułam. Nawijam przez dwie i jeszcze raz nawijam i przez dwie. I znowu zatrzymuję się, zostawiając te trzy pętelki na szydełku. Dwa razy nawijam nitkę, wkuwam się znowu w to samo miejsce, w to pierwsze oczko. I znowu przez to, co się wkułam, przez dwie i przez dwie. I dopiero teraz, kiedy na szydełku mam tak jakby cztery słupki podwójne, nie do końca przerobione, nawijam nitkę i przerabiam wszystkie pętelki naraz. I to zrobię 8 razy. Czyli teraz znowu cztery oczka łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę, wkuwam się w pierwsze oczko z tych czterech i znowu przez to, co się wkułam, przez dwie, przez dwie. Dwa razy nawijam nitkę, wkuwam się znowu w to pierwsze oczko, przez to, co się wkułam, przez dwie, przez dwie. O, i jeszcze raz. Dwa razy nawijam, wkuwam się w pierwsze oczko, przez to, co się wkułam, przez dwie i dopiero teraz nawijam nitkę i przeciągam przez wszystkie pętelki naraz. Wychodzą nam takie małe listeczki, mamy już dwa, proszę zrobić ich 8. Ok, u mnie ten nasz pierwszy rząd jest gotowy. Mam taki łańcuszek z 8 listków i teraz przejdę do drugiego rzędu. Zacznę od czterech oczek łańcuszka, które będą moim pierwszym słupkiem podwójnym. Następnie zrobię jeszcze 7 oczek. 4, 5, 6, 7. Dwa razy nawijam nitkę, wkuwam się tutaj w czubek tego ostatniego listka. Można wkuć się pod te wszystkie pętelki, które tu przerobiłyśmy razem. Wkuwamy się, przeciągamy przez to, co się wkuliśmy. Nawijamy, przeciągamy przez dwie pętelki. Znowu nawijamy przez dwie i ostatni raz nawijamy i przez dwie. Słupek podwójnie nawijany. Teraz robimy znowu 7 oczek łańcuszka. Dwa razy nawijamy nitkę i jeszcze raz wkuwamy się tam, gdzie poprzednio, czyli w czubek tych wszystkich słupków przerobionych razem. I znowu słupek podwójny. Nawijam przez to, co się wkułam, nawijam przez dwie, nawijam przez dwie i ostatni raz nawijam przez dwie pętelki. Teraz od razu dwa razy nawijam nitkę na szydełko i przechodzę sobie tutaj pomiędzy dwoma kolejnymi listkami. Muszę wkuć się w to miejsce, w którym te listki są tak naprawdę ze sobą połączone. Wkuwam się, robię słupek podwójnie nawijany.
7 oczek łańcuszka i 7. Dwa razy nawijam nitkę i jeszcze raz w tym samym miejscu robię słupek podwójnie nawijany. I teraz przechodzę już na kolejne dwa listki, czyli od razu po tym słupku podwójnym dwa razy nawijam nitkę. Znowu wkuwam się w miejscu, w którym dwa listki łączą się ze sobą. Robię słupek podwójnie nawijany, 7 oczek łańcuszka i 7. Dwa razy nawijam nitkę i w tym samym miejscu robię jeszcze jeden słupek podwójnie nawijany. I tak ma wyglądać ten rząd. W każdym połączeniu dwóch listków proszę zrobić słupek podwójny, 7 oczek, słupek podwójny. Pomiędzy motywami nie robimy nic, czyli po skończonym motywie od razu dwa razy nabieram nitkę i przechodzę sobie na połączenie kolejnych dwóch listków. Przeróbcie tak tutaj do końca, za chwilkę pokażę Wam jeszcze, co zrobić tutaj na końcu rzędu. Ok, ja już doszłam do końca jednej strony i teraz co zrobić, aby zakręcić na drugą stronę? Znowu dwa razy nawijamy nitkę na szydełko i tutaj w podstawie tego listka znowu musimy się wkuć i zrobić to samo, to znaczy słupek podwójnie nawijany, 7 oczek łańcuszka, dwa razy nawijamy nitkę, robimy kolejny słupek podwójnie nawijany w tym samym miejscu. Ja może wrobię sobie od razu tą końcóweczkę, żeby mi się nie pałętała. Czyli zrobiłam tutaj na końcu taki motyw, jak i wcześniej. Słupek podwójny, 7 oczek, słupek podwójny. Teraz robię 7 oczek znowu. Dwa razy nawijam nitkę i w tym samym miejscu zrobię jeszcze jeden motyw, czyli słupek podwójny, 7 oczek i jeszcze jeden słupek podwójny. I teraz przerabiamy sobie po drugiej stronie to samo, co z tej strony. Słupek podwójny, 7 oczek, słupek podwójny i w każdym takim miejscu, w każdym połączeniu dwóch listków przerabiamy sobie takie motywy i już teraz nic między motywami nie robimy, czyli po zrobieniu słupka podwójnego od razu przechodzimy do wykonywania kolejnego motywu. Przerabiamy tutaj do końca i za chwilkę pokażę Wam, co dalej. Ok, ja już to zrobiłam na ostatnich dwóch listkach motyw i teraz, aby wszystko mi się we wzorze zgadzało, muszę dwa razy nabrać nitkę i wkuć się tutaj w sam początek tego okrążenia, tu skąd wyszły pierwsze cztery oczka zastępujący pierwszy słupek podwójny, wkułam się tutaj, nawijam, przeciągam przez to, co się wkułam, następnie przez dwie, znowu przez dwie i znów przez dwie. I teraz, aby zakończyć, to teoretycznie muszę zrobić 7 oczek łańcuszka i połączyć się z początkiem. Ja jednak wykonam tylko 3 oczka łańcuszka, dwa razy nawinę nitkę na szydełko. I teraz muszę sobie znaleźć, na początku tego rzędu 4 pierwsze oczka miały zastępować pierwszy słupek podwójnie nawijany, więc teraz wkuwam się w to czwarte oczko i w tym miejscu robię słupek podwójnie nawijany. Przez to, co się wkułam, przez dwie i znów przez dwie. Powinnam zrobić 7 oczek, a ja zamiast 7 oczek zrobiłam 3 oczka i słupek podwójny zamiast kolejnych 4. Dzięki temu zabiegowi jestem na samym środku, tak jakby mojego okienka. Gdybym zrobiła normalnie, byłabym nad słupkiem podwójnym w tym miejscu i miałabym problem z rozpoczęciem trzeciego rzędu. A ja trzeci rząd chcę rozpocząć właśnie na środku okienka. Zacznę go od wykonania oczka łańcuszka.
Następnie drugie i trzecie i to będzie, te trzy oczka będą moim pierwszym słupkiem. Nawijam nitkę na szydełko, wkuwam się jeszcze raz w to samo miejsce, z którego wyszedł mi mój pierwszy słupek i robię tutaj słupek. I znowu nawijam nitkę, wkuwam się trzeci raz w to samo miejsce, robię w tym miejscu trzeci słupek. Teraz wykonam trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę i w tym samym oczku muszę zrobić jeszcze trzy słupki. Pierwszy, drugi, źle się wkułam, i trzeci słupek. Teraz zrobię trzy oczka łańcuszka, wkuję się tutaj, w to miejsce, w które teoretycznie było moim pierwszym słupkiem podwójnym, zrobię tu półsłupek. Czyli wkuwam się, nawijam, przeciągam przez to, co się wkułam, nawijam i przez dwie pętelki. Teraz wykonam znowu trzy oczka łańcuszka, nawinę nitkę na szydełko i tu muszę znaleźć sobie w moim okienku środkowe oczko. Robiłam 7 oczek, czyli wkuwam się w czwarte oczko z tych 7 i znowu przez to, co się wkułam, przez dwie i przez dwie. Zwykły słupek. Zrobię w tym oczku jeszcze 2 zwykłe słupki. Następnie 3 oczka łańcuszka i jeszcze 3 słupki, cały czas w tym samym miejscu, w tym samym oczku. Pierwszy, drugi i trzeci. Teraz robię 3 oczka łańcuszka i znowu muszę zrobić półsłupek na słupku podwójnym. Następnie 3 oczka łańcuszka i na okienku z 7 oczek znowu znajduję sobie środkowe czwarte oczko i powtarzam w tym oczku. 3 słupki, drugi i trzeci, 3 oczka łańcuszka i jeszcze 3 słupki. Pierwszy, drugi i jeszcze jeden trzeci słupek. Teraz znowu robię 3 oczka łańcuszka i ponieważ ja zrobiłam już to okrążające tak naprawdę miejsce, to teraz już będę dodawać nieco mniej, czyli półsłupek wykonam nie na słupkach podwójnych, tylko dopiero w okienku, w kolejnym okienku dopiero znajduję sobie środkowe oczko, robię półsłupek, następnie 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę i w kolejnym okienku robię 3 słupki. I trzeci. 3 oczka łańcuszka i jeszcze 3 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi i trzeci. I tak teraz robię na przemian, czyli w kolejnym oczku robię po 3 oczkach łańcuszka sam półsłupek. Następnie znowu 3 oczka i w kolejnym muszę już zrobić ten mój motyw ze słupkami. I tak na przemian. W jednym okienku półsłupek, w jednym motyw ze słupkami i tak aż dojdziecie tutaj do końca. Tu na tych 3 okienkach znowu zrobimy troszeczkę inaczej. O, ja już doszłam właśnie do tego miejsca, czyli tu na tym okienku wyszedł mi półsłupek. Zrobiłam oczywiście po nim 3 oczka i teraz na każdym z tych trzech okienek muszę zrobić taki motyw. Czyli robię na pierwszym 3 słupki, 3 oczka i 3 słupki. Drugi, trzeci. O, uciekło mi. Trzeci, 3 oczka łańcuszka i jeszcze 3 słupki.
Pierwszy, drugi i trzeci. I teraz trzy oczka łańcuszka, półsłupek robię tu na słupku podwójnym, w tym miejscu robię ten półsłupek. Znowu trzy oczka i tu na kolejnym okienku od razu robię trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki, czyli taki mój motyw. Trzy słupki, trzy oczka i jeszcze trzy słupki. Jeden, dwa i trzy. I znowu trzy oczka łańcuszka, półsłupek znowu robię na słupku podwójnym. Trzy oczka łańcuszka, na kolejnym okienku znowu powtarzam mój motyw. Pierwszy, drugi, trzeci słupek, trzy oczka i jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Jeden, drugi i trzeci. I dalej będę robić już normalnie, czyli robię trzy oczka łańcuszka i teraz już półsłupek robię w środku okienka kolejnego w środkowym oczku. Trzy oczka łańcuszka i teraz przerabiam analogicznie drugi bok, robiąc już tak jak w tym na przemian. Aż dojdę tu prawie do końca i za chwilkę pokażę Wam, jak zakończyć ten rząd. Ok, ja przerobiłam już całe trzecie okrążenie i teraz na tym ostatnim okienku wyszedł mi półsłupek, po nim zrobiłam trzy oczka i mogę się połączyć już z początkiem. Na początku tego rzędu zrobiłam trzy oczka łańcuszka, które miały zastępować pierwszy słupek. Wkuwam się teraz w trzecie z tych oczek. Nawijam nitkę i przeciągam przez wszystko, co mam na szydełku, robiąc oczko ścisłe zamykające. Aby rozpocząć czwarty rząd, muszę przejść sobie na to okienko, które powstało mi między dwoma grupami słupków. W tym celu użyję oczek ścisłych zamykających, czyli w każdym kolejnym oczku robię sobie oczko ścisłe zamykające. Nad każdym słupkiem oczko ścisłe zamykające, również w okienku jedno oczko ścisłe zamykające i jeszcze jedno oczko ścisłe zamykające, tak aby być idealnie na środku mojego okienka. Dopiero w tym momencie mogę rozpocząć czwarty rząd. Czwarty znowu rozpocznę od oczka łańcuszka, które będzie zastępować mi mój pierwszy półsłupek. I teraz będę robić coś podobnego jak w pierwszym rzędzie, z tym, że mniejszą ilość słupków w grupie będę robić. Będziemy robić słupki podwójnie nawijane, więc znowu na początku robimy cztery oczka łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę, wkuwam się teraz w pierwsze z tych czterech oczek, robię słupek podwójny, ale nie do końca przerobiony, czyli przypominam, dwie ostatnie pętelki zostawiamy na szydełku i znowu dwa razy nawijamy nitkę, znowu wkuwamy się w to samo miejsce i znowu robimy słupek podwójny, ale nie do końca przerobiony. Dopiero teraz nawijam i przerabiam te wszystkie pętelki na raz. Teraz powtórzę to jeszcze raz. Cztery oczka łańcuszka, dwa razy nawijam nitkę i znowu wkuwam się w to pierwsze oczko, robię dwa słupki podwójnie nawijane, ale nie przerobione do końca. O, dopiero teraz przerabiam wszystko razem. I teraz po wykonaniu dwóch takich listków będę łączyć się z kolejnym okienkiem, czyli znowu muszę wkuć się w okienko między grupami słupków, tu wykonać półsłupek. O, i takie motywy będę powtarzać. Teraz znowu cztery oczka łańcuszka, dwa razy nawijam, wkuwam się w pierwsze oczko, robię słupek podwójny nie do końca przerobiony, następnie jeszcze jeden. O, przerabiam razem i powtarzam to jeszcze raz. Uciekła mi pętelka, o, udało mi się złapać. Powtarzam to jeszcze raz. Cztery oczka, dwa razy nawijam, robię dwa słupki podwójne, nie do końca przerobione.
Przerabiam wszystkie pętelki naraz i ponieważ wykonałam dwa takie motywy, to teraz łączę się, znowu znajduję sobie kolejne okienko, przeskakuję sobie nad tymi półsłupkami, aż tutaj i tutaj robię półsłupek. I tak proszę przerobić całe to okrążenie. W każdym takim, pomiędzy każdymi dwoma grupami słupków będziemy robić dwa takie motywy. Przerabiamy tak całe czwarte okrążenie i za chwilkę wracam. Ok, czwarte okrążenie już mamy. Tak wygląda nasza serwetka po zrobieniu tego czwartego okrążenia. Teraz możemy je zakończyć. Jak widzicie, zrobiłam ostatniego tego motylka. I mogę połączyć się z początkiem. Na początku tego rzędu pierwsze oczko łańcuszka miało zastępować półsłupek. Wkuwam się w to oczko, nawijam i przeciągam przez wszystko, co mam na szydełku. I tak zakończam czwarty rząd. Piąty rząd rozpoczynam od trzech oczek łańcuszka. Następnie dwa razy nawijam nitkę na szydełko. Wkuwam się jeszcze raz tu w to samo miejsce, z którego wyszły mi te pierwsze oczka łańcuszka. I robię słupek podwójny, nie do końca przerobiony. Wiecie już, jak ma taki słupek wyglądać. Dwa razy nawijam nitkę i robię jeszcze jeden taki słupek. Dopiero teraz nawijam nitkę na szydełko, przerabiam wszystkie pętelki naraz. Robię teraz 5 oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę i w tym samym miejscu powtarzam jeszcze raz 3 słupki podwójne, przerobione razem w jednym oczku. Cały czas w tym samym miejscu. Oho, źle się wkułam. Drugi i jeszcze jeden. Ok, teraz nawijam nitkę, przerabiam wszystkie pętelki naraz i to będę robić w tym okrążeniu. Teraz wykonuję znowu 5 oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę, przeskakuję sobie tutaj na kolejne połączenie dwóch tych listków i znowu powtarzam. 3 słupki podwójne, przerobione razem w jednym oczku. Drugi i trzeci. Następnie 5 oczek łańcuszka i jeszcze 3 słupki podwójne przerobione razem, które mają wychodzić dokładnie z tego samego miejsca. Drugi i trzeci. Przerabiam je razem. Mają nam powstawać takie, nie wiadomo co, czy to kwiatuszek, czy to motylek. Takie coś ma nam wychodzić. Teraz znowu robimy 5 oczek łańcuszka i powtarzamy to samo. 1, 2 i 3. 3 razy jeszcze powtórzcie to w tych miejscach na połączeniach, tak samo jak tutaj. Nasza serwetka ma poszerzać się tutaj na tych zaokrągleniach, natomiast tutaj ma pozostać taka, jaka jest, tak? Musimy zadbać o to, aby w tych okrążeniach nadać jej odpowiedni kształt. Później już będzie łatwiej, już będziemy robić naokoło tak samo. W tych pierwszych okrążeniach musimy się jednak pomęczyć. Ale co my mamy? Mamy zrobionych w tym piątym okrążeniu 1, 2, 3, 4, 5 motywów. 5, tak więc na następnym tym motylku robimy jeszcze jeden taki motyw. I teraz będziemy już robić tak, żeby nasza serwetka na boku się nie poszerzała. Już Wam mówię, jak to zrobimy. Zróbmy ten szósty motyw. 1, 2, 3, 4, 5 oczek i jeszcze 3 słupki podwójne przerobione razem. Ok, przerabiamy razem i robimy 5 oczek tak jak zawsze po motywie. I teraz, ponieważ ja nie chcę, żeby na boku rozszerzała się ta serwetka, to teraz omijam sobie ten kolejny półsłupek, czyli na tym półsłupku już nie robię tego motywu, robię go dopiero tutaj,
na tym kolejnym motylku, który tak jakby nie jest przyczepiony. I potem znowu tu omijam półsłupek, a motyw robię tu na tym motylku. Zróbcie tak te dwa motywy tylko na tych motylkach, pomijając te, gdzie były półsłupki. Tak na tą chwilę wygląda nasze piąte okrążenie. Jak widzicie, tutaj mamy nadbudowane, tu gdzie serwetka się zaokrągla, jest sporo motywów. Tu już te motywy są rzadziej. I teraz tak, po tym drugim motywie, tak jak mówiłam, robię jeszcze pięć oczek. I teraz ostatni raz omijam to miejsce z półsłupkiem. Kolejny motyw robię tutaj na motylku. Robię to ostatni raz na tym boku, dlatego że teraz przerobię może ten motyw z Wami, czyli omijam jeszcze ten półsłupek. Jeden, dwa, drugi i trzeci. Przerabiam to razem, pięć oczek łańcuszka. I znowu dwa, trzy słupki podwójne przerobione razem. I od tego motywu już nie pomijamy tych miejsc z półsłupkami, tylko znowu nadbudowujemy sobie nasze motywy. Czyli tutaj mamy pierwszy motyw, teraz proszę zrobić jeszcze sześć, ale już na każdym łączeniu listków. Czyli tutaj będzie 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Proszę tu dorobić 6 motywów, a potem dalej, tak jak po tej stronie, omijamy te z półsłupkami. Tu robimy jeszcze 6 motywów między każdym z listków, a tu po szóstym motywie, który będzie tu na takim okienku, zaczynamy te z półsłupkami omijać, tak jak to było po tej stronie. Przerabiamy tak to okrążenie prawie do końca. I za chwilkę wracam. U mnie już piąte okrążenie gotowe i mam nadzieję, że Wasza serwetka wygląda w tej chwili tak samo jak moja, że wytłumaczyłam dość jasno i nie sprawiło Wam to problemu. Żeby się upewnić, tutaj mamy w sumie jeden, tu liczymy, jeden, dwa i trzy okienka, gdzie pomijałyśmy półsłupki i tu symetrycznie po drugiej stronie tak samo, 1, 2 i 3 okienka, gdzie były półsłupki pominięte. Na całej reszcie mamy w sumie 7 takich motywów z jednej strony i z drugiej, gdzie te motylki robiliśmy dość gęsto, nie pomijając półsłupków. Dla pocieszenia powiem Wam, że jest to ostatni rząd, w którym tak kombinowaliśmy, tak, żeby tutaj nadbudować sobie, a tu nic nie dodawać. Tyle sobie nadbudowaliśmy, że teraz w kolejnym okrążeniu będziemy już przerabiać łatwo, szybko i przyjemnie całe okrążenie w jednakowy sposób. Zanim jednak to musimy zakończyć sobie to piąte okrążenie. Po ostatnim motywie teoretycznie powinnam jeszcze zrobić 5 oczek i połączyć się z początkiem. Moment, bo coś mi się tu poplątało. Ok. Ja jednak wykonam tylko 2 oczka. 1 i 2. 1 i 2. No nie. O, udało się. Bingo, 2 oczka, taki problem. A zamiast 3 nawinę nitkę na szydełko. I wkuję się tutaj w początek, w czubek tych pierwszych słupków podwójnych przerobionych razem. Jeśli macie problem, które to dokładnie oczko, to odliczcie sobie od początku. Na początku tego rzędu zrobiłyśmy 3 oczka, które zastępowały pierwszy słupek podwójny nie do końca przerobiony. A to oczko wyżej, tak jakby czwarte oczko, jest wspólnym oczkiem wszystkich 3 słupków przerobionych razem. I tutaj wykonam słupek, zwykły, najzwyklejszy słupek, który mi zastąpi 3 oczka łańcuszka. O, mam tak jakby 5 oczek łańcuszka, z tym, że dzięki temu zabiegowi jestem w tej chwili na środku okienka, a nie nad słupkami podwójnymi. W tym miejscu chcę rozpocząć 6. rząd. Zaczynam od 3 oczek łańcuszka, które zastąpią mi pierwszy słupek.
Nawijam nitkę na szydełko i w tym samym miejscu, w tym oczku, z którego wyszedł ten pierwszy oszukany słupek, muszę wykonać jeszcze 4 zwykłe słupki. W sumie mam mieć 5 słupków wychodzących z jednego oczka. 2, 4 i 5. Teraz robię 3 oczka łańcuszka i mam kolejne okienko, łańcuszek z 5 oczek pomiędzy 2 motylkami. Wkuwam się w środkowe oczko, czyli w drugie oczko z 5, robię pół słupek. Teraz znowu 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, na kolejnym łańcuszku z 5 oczek, na tym, który był między motywami, muszę znowu w środkowym oczku wykonać 5 zwykłych słupków. 1, 2, 3, 4 i 5. Teraz znowu 3 oczka łańcuszka. Tu na łańcuszku z 5 oczek, który był między motywami, to znaczy między listkami, robię pół słupek. I znowu 3 oczka łańcuszka. I tak na przemian. Raz robię 5 słupków, raz robię pół słupek. 5 słupków, pół słupek. Wszystko to przedzielam 3 oczkami łańcuszka. I tu w tym rzędzie nic nie kombinuję, tylko cały rząd przerabiam tak samo. Raz robiąc na środkowym oczku 5 słupków, raz robiąc 3 oczka, pół słupek, 3 oczka. Przerabiamy tak całe okrążenie, okrążenie numer 6. I za chwilkę do Was wracam. Przerobiłam już całe 6 okrążenie i teraz mogę go zakończyć po ostatnich 3 oczkach łańcuszka. Wkuwam się w początek, czyli znajduję sobie 3 oczko łańcuszka, które na początku tego rzędu zastępowało pierwszy słupek. Wkuwam się, nawijam nitkę i przeciągam przez wszystko, co mam na szydełku. Przechodzimy do rzędu 7. Znowu rozpoczniemy od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępować pierwszy słupek. Teraz wykonam jeszcze 2 oczka łańcuszka. Nawinę nitkę na szydełko. Wkuwam się w kolejny słupek, czyli w drugi słupek poprzedniego rzędu. Robię zwykły słupek. I znowu 2 oczka łańcuszka i słupek na kolejnym słupku poprzedniego rzędu. Znowu 2 oczka i słupek nad kolejnym słupkiem. I 2 oczka i jeszcze 1, 5 słupek. Teraz wykonam 5 oczek łańcuszka i przeskakuję sobie aż tutaj na kolejny motyw, czyli nad półsłupkiem przeskakuję dopiero na kolejne słupki i tutaj powtarzam. Słupek, 2 oczka, słupek, 2 oczka, słupek, 2 oczka. I tak proszę przerobić całe to okrążenie. Czyli na tych słupkach pracujemy, na przemian robimy słupek, 2 oczka, słupek, 2 oczka. Coś tu źle zrobiłam. A pomiędzy motywami robimy 5 oczek łańcuszka. Przerabiamy tak całe 7 okrążenie. Za momencik wracam. U mnie 7 okrążenie już gotowe. Po ostatnim motywie wykonałam oczywiście jeszcze 5 oczek i dopiero teraz łączę się z początkiem. Muszę znowu odliczyć sobie 3 oczko łańcuszka, które na początku rzędu zastępowało słupek. Wkuwam się, nawijam i przeciągam przez wszystko, co mam na szydełku. 8 rząd rozpocznę w tym pierwszym okienku, a jestem w tej chwili nad słupkiem, czyli przejdę do okienka, wkuwając się w to okienko i robiąc jeszcze 1 oczko ścisłe zamykające. Teraz już jestem w okienku, a nie nad pierwszym słupkiem. 8 okrążenie rozpocznę od 2 oczek. Zastąpią mi one pierwszy słupek, ale nie do końca przerobiony i dlatego tylko 2. Nawijam nitkę na szydełko, wkuwam się jeszcze raz w to samo pierwsze okienko, nawijam, przeciągam przez to, co się wkułam, nawijam i przez 2 pętelki. Zatrzymuję się, zrobiłam 2 słupek nie do końca przerobiony, zrobię ich jeszcze 2. Czyli nawijam, cały czas wkuwam się w to samo pierwsze okienko, przez to, co się wkułam i przez 2. I znowu nawijam, wkuwam się w to pierwsze okienko, przez to, co się wkułam, przez
O, wgłam się nie w to okienko. Czyli cały czas w pierwszym okienku. O, i dopiero teraz, kiedy na szydełku mam cztery nie do końca przerobione słupki, nawijam, przeciągam przez wszystkie pętelki naraz. Robię teraz dwa oczka łańcuszka i przechodzę na kolejne okienko. Tu również muszę wykonać cztery słupki, ale nie do końca przerobione. Drugi. Trzeci. I jeszcze jeden czwarty. Dopiero teraz mam na szydełku w sumie 5 pętelek, nawijam, przeciągam przez wszystkie naraz. I znowu dwa oczka łańcuszka i cztery słupki nie do końca przerobione w kolejnym okienku. Trzeci, czwarty, przerabiam je razem. I znowu dwa oczka łańcuszka, zostało mi ostatnie okienko. Również muszę zrobić w nim cztery słupki, które przerobię razem w jednym oczku. Trzeci już, tak? I czwarty. Przerabiam je razem. O, tak będzie wyglądał każdy motyw. Czyli w każdym okienku robimy cztery słupki przerobione razem, dwa oczka, cztery słupki przerobione razem, dwa oczka. I tak na przemian. A tutaj między motywami wykonujemy dwa oczka łańcuszka, następnie półsłupek w środkowym oczku, czyli w siódmym okrążeniu robiłam tutaj pięć oczek łańcuszka, znajduję sobie środkowe, czyli trzecie oczko, wkuwam się, robię półsłupek. Znowu dwa oczka łańcuszka i dopiero teraz przechodzę na kolejny motyw. Znowu mam cztery okienka, w których powtarzam to samo co tutaj. Robię sobie cztery słupki przerobione razem, dwa oczka i tak na przemian. Proszę przerobić tak całe ósme okrążenie. Ja je również przerobię i do Was wrócę. Ok, u mnie już ósme okrążenie przerobione. Tak wygląda w tej chwili nasza serwetka. Chyba sobie tu niechcący spuściłam oczka. Czyli po ostatnich dwóch oczkach łańcuszka mogę połączyć się z początkiem. Muszę wkuć się w czubek tych wszystkich czterech słupków przerobionych razem. Jeśli macie problem, które to oczko, liczcie od początku. Czyli na początku tego rzędu dwa pierwsze oczka zastępowały pierwszy słupek nie do końca przerobiony, a to trzecie oczko, oczko wyżej, jest tak jakby wspólnym oczkiem wszystkich słupków. Wkuwam się, nawijam nitkę, przeciągam przez wszystko, co mam na szydełku. Dziewiąty rząd chcę rozpocząć w tych okienkach, które powstały mi pomiędzy grupami słupków, więc przechodzę sobie do tego okienka, wkuwając się w nie i robiąc jeszcze jedno oczko ścisłe. Teraz już jestem w okienku. Dziewiąty rząd znowu rozpoczynam od dwóch oczek zastępujących pierwszy słupek nie do końca przerobiony i będę powtarzać to samo, co w poprzednim rzędzie. Czyli muszę zrobić sobie grupę czterech słupków nie do końca przerobionych i czwarty. Przerabiam je razem, robię dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę, przechodzę sobie na kolejne okienko, czyli pomiędzy dwie kolejne grupy słupków, wkuwam się i znowu robimy cztery słupki nie do końca przerobione. Trzy i cztery. I znowu przerabiam je wszystkie razem. Teraz wykonuję znowu dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę i w kolejnym okienku jeszcze raz powtarzam cztery słupki, które muszę przerobić razem w jednym oczku. Tak samo jak w poprzednim rzędzie. Przerabiam je razem. I teraz, aby przejść na kolejną grupę, robię pięć oczek łańcuszka. Pięć oczek, przeskakuję sobie nad tym półsłupkiem, aż tutaj pomiędzy dwie kolejne grupy słupków i tutaj powtarzam sobie cztery słupki przerobione razem w jednym oczku. Będzie troszeczkę szybciej niż w poprzednim rzędzie, dlatego że w tym rzędzie mamy tylko trzy te okienka, tak więc będziemy robić tylko po trzy takie pęczki, a pomiędzy motywami robimy pięć oczek łańcuszka. Przerabiamy tak całe okrążenie i za chwilkę do Was wracam. Przypominam, że między tymi pęczkami robimy po dwa oczka, tak jak w rzędzie poprzednim. Tak będzie wyglądało dziewiąte okrążenie.
U mnie dziewiąte okrążenie już praktycznie gotowe. Po ostatnim motywie teoretycznie powinnam wykonać jeszcze 5 oczek i połączyć się z początkiem. Ja jednak zakończę troszeczkę inaczej, zrobię tylko 2 oczka, a zamiast 3 zrobię słupek, czyli nawinę nitkę na szydełko, wkuję się w początek, czyli znowu w to wspólne oczko wszystkich słupków. I wykonam tutaj słupek. Dzięki temu jestem na środku mojego okienka, czyli w miejscu, gdzie chcę rozpocząć dziesiąte okrążenie. Zacznę go od wykonania 4 oczek łańcuszka, które będą zastępować pierwszy słupek podwójnie nawijany, a następnie wykonam jeszcze 5 oczek. 2 razy nawijam nitkę na szydełko, wkuwam się jeszcze raz w to miejsce, z którego wyszły przed chwilą moje oczka łańcuszka i wykonam słupek podwójnie nawijany. Przez to, co się wkułam, przez dwie i znów przez dwie. Teraz wykonam 3 oczka łańcuszka. Nawinę nitkę na szydełko i przechodzę na moje motywy. Tu mam już tylko 2 okienka i w tych 2 okienkach znowu robię moje 2 pęczki, czyli 4 słupki nie do końca przerobione, które muszę przerobić razem w jednym oczku. Pierwszy już jest, teraz 2 oczka łańcuszka i na drugim okienku robię drugi taki pęczek. 2, 3, 4 i przerabiam wszystko razem. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka. 2 razy nawijamy nitkę i tutaj na łańcuszku z 5 oczek, który jest pomiędzy motywami, znajduję sobie środkowe oczko, czyli wkuwam się w 3 oczko z 5. Robię słupek podwójnie nawijany. Następnie 5 oczek łańcuszka. 2 razy nawijam nitkę, wkuwam się jeszcze raz w to samo miejsce, w to samo oczko, z którego wyszedł słupek podwójny i wykonuję tu drugi słupek podwójny. Teraz znowu 3 oczka łańcuszka i przechodzę znowu do robienia moich pęczków na kolejny motyw. I tak będzie wyglądało 10. okrążenie. Proszę je całe przerobić właśnie w taki sposób, czyli na motywach robimy już tylko po 2 takie pęczki, powoli tego takiego ananaska zamykamy, a tutaj pomiędzy motywami zawsze 3 oczka, słupek podwójny, 5 oczek, słupek podwójny i 3 oczka. W taki sposób proszę przerobić 10. okrążenie. Przerobiłam już 10. okrążenie, do końca serwetki zostało nam już tylko 3. Zanim jednak pokażę Wam 11, zakończmy 10, czyli po ostatnim motywie zrobiłam jeszcze 3 oczka łańcuszka. I teraz muszę połączyć się z początkiem, muszę odliczyć sobie 4. oczko, które na początku tego rzędu miało zastępować pierwszy słupek podwójny. Wkuć się w to oczko i zrobić oczko ścisłe zamykające. Tak zakończyłam rząd 10. 11 chcę rozpocząć w tym okienku, które mi tu powstało, więc wkuwam się i robię jeszcze jedno oczko ścisłe zamykające. Tak, aby być w środku okienka, a nie nad tym pierwszym słupkiem podwójnym. 11 okrążenie znowu zaczynam od 4 oczek łańcuszka, które będą zastępować pierwszy słupek podwójny nie do końca przerobiony. Przepraszam, pierwszy słupek podwójny zwykły. Zwykły słupek podwójny. Teraz dorobię jeszcze 2 oczka. Pierwszy i drugie. 2 razy nawijam nitkę, wkuwam się znowu do środka mojego okienka, robię słupek podwójny. 2 oczka łańcuszka, 2 razy nawijam nitkę, w tym samym okienku robię kolejny słupek podwójny. Znowu 2 oczka, znowu 2 razy nawijam nitkę i tak w sumie w tym okienku mam mieć 6 słupków podwójnych przedzielonych 2 oczkami łańcuszka. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, jeszcze jeden. Teraz robię 3 oczka łańcuszka,
Nawijam nitkę na szydełko, przechodzę sobie na mój motyw takiego oszukanego trochę ananaska i tutaj pomiędzy dwoma pęczkami muszę zrobić w tym okrążeniu już tylko jeden taki pęczek z czterech słupków przerobionych razem w jednym oczku. I cztery. Przerabiam je razem. Teraz robię trzy oczka łańcuszka i przechodzę sobie na kolejne okienko, tutaj między dwoma słupkami podwójnymi. Muszę zrobić znowu sześć słupków podwójnych, ale przedzielonych zawsze dwoma oczkami łańcuszka, czyli robię słupek podwójny dwa oczka, słupek podwójny dwa oczka. Tak, aby w każdym okienku było sześć słupków podwójnych. Tak ma wyglądać to okrążenie, okrążenie 11. Przerobię je szybciutko i za chwilkę do Was wracam. U mnie już 11 okrążenie gotowe. Po ostatnich trzech oczkach łańcuszka mogę połączyć się z początkiem. Wkuwam się w czwarte oczko, które na początku tego rzędu miało zastępować pierwszy słupek podwójny i robię oczko ścisłe zamykające. 12 rząd rozpocznę znowu w okienku, więc muszę do niego przejść. Wkuję się w to okienko, zrobię jeszcze jedno oczko ścisłe. Teraz już jestem nad okienkiem, a nie nad słupkiem podwójnym. Rozpocznę sobie od wykonania trzech oczek łańcuszka. Te trzy pierwsze oczka zastąpią mi pierwszy słupek podwójny nie do końca przerobiony i dlatego tylko trzy. Dwa razy nawijam nitkę, wkuwam się w to samo okienko, robię słupek podwójny, nie do końca przerobiony, czyli dwie ostatnie pętelki zostawiam na szydełku. Dwa razy nawijam nitkę i w tym samym okienku robię jeszcze jeden słupek podwójny, nie do końca przerobiony. Dopiero teraz wszystkie słupki przerabiam razem. Wykonam teraz pięć oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę i w tym samym okienku, przepraszam bardzo, w kolejnym okienku robię znowu trzy słupki podwójne, które będę musiała przerobić razem w jednym oczku. Drugi i jeszcze jeden. Teraz przerabiam je razem. Znowu pięć oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę, na kolejnym okienku znowu wykonuję trzy słupki podwójne, nie do końca przerobione. Pierwszy już mam, drugi i jeszcze jeden. Teraz przerabiam wszystkie pętelki razem i znowu wykonuję pięć oczek łańcuszka. Powtarzam sobie to na dwóch ostatnich okienkach tego motywu. Czyli w każdym okienku wykonuję trzy słupki podwójne przerobione razem w jednym oczku. O, coś mi spadło. Ok, przerabiam razem i znowu pięć oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam i na ostatnim okienku znowu pięć słupków podwójnych. Przepraszam, trzy słupki podwójne. Ok, przerabiam je razem i tak sobie przerobiłam cały jeden motyw. Aby przejść na kolejny, wykonam sobie tylko jedno oczko łańcuszka, przeskakuję sobie już nad tym zakończonym ananaskiem, dwa razy nawijam nitkę i od razu przechodzę na kolejny motyw. I tutaj w każdym okienku powtarzam to samo. Trzy słupki podwójne przerobione razem, pięć oczek. Trzy podwójne przerobione razem, pięć oczek. Tak sobie powtarzam w każdym okienku. Przerabiamy tak całe 12 okrążenie. Za chwilkę do Was wrócę pokazać Wam ostatnie już okrążenie serwetki. U mnie 12 okrążenie już przerobione. Tak wygląda w tej chwili nasza serwetka. Ostatni już będzie krótkie, szybkie, obrobimy sobie półsłupkami naszą serwetkę i oczywiście możecie wykonać sobie całą białą, tak jak ta moja pierwsza, ale pomyślałam sobie, że w koszyczku może ładnie wyglądać, jeśli ten brzeg zrobimy sobie innym kolorem. Także kto chce, dalej szydełkuje białą, a jeśli chcecie spróbować tak jak ja innym kolorem, to pokażę, jak go zmienić.
Najpierw jednak zakończymy sobie 12 rząd, czyli po ostatnich trzech słupkach podwójnych przerobionych razem zrobiłam jeszcze jedno oczko łańcuszka, tak jak zawsze pomiędzy motywami i dopiero teraz łączę się z początkiem. Muszę wkuć się w czubek tych wszystkich trzech pierwszych słupków podwójnych przerobionych razem. Jeśli macie problem, które to dokładnie oczko, to odliczcie od początku. 1, 2, 3. Miało zastępować pierwszy słupek podwójny nie do końca przerobiony, a to oczko wyżej, tak jakby czwarte oczko, jest wspólnym oczkiem wszystkich słupków. Wkuwam się, nawijam nitkę i robię oczko ścisłe zamykające. Teraz jeszcze cały czas białym kolorem wkuję się w moje okienko i zrobię jeszcze jedno oczko ścisłe zamykające. I teraz jeśli chcecie zmienić kolor, są na to różne metody. Ja już teraz jestem na tym etapie, że preferuję metodę bez żadnych supełków i pętelek. Oczywiście można dowiązać teraz zieloną nitkę, można nałożyć na szydełko pętelkę, zrobić pętelkę i nałożyć na szydełko, a można to zrobić bez żadnego supełka. To znaczy, biorę sobie nitkę w kolejnym kolorze i przekładam sobie ją przez moją białą pętelkę. Ok, biała mi się rozciągnęła, więc teraz ją sobie ściągnę. Przytrzymam sobie też zieloną końcóweczkę i te obie niteczki trzymam sobie tu w robótce. Wrobię je od razu w trakcie robienia, a tu zacznę szydełkować już zielonym kolorem. Wykonam sobie jedno oczko łańcuszka, które zastąpi pierwszy półsłupek. Nie przejmujcie się, że na razie jeszcze biała jest trochę rozciągnięta pętelka. Najpierw wkuję się do środka okienka i zrobię jeszcze jeden półsłupek w kolorze zielonym. I dopiero teraz, kiedy mam już to zabezpieczone, mocno ściągnę sobie jeszcze tą białą, tak aby to oczko tutaj nie było widoczne, żeby ładniej mi się ściągnęło. Ściągam tą białą. Białą mogę już obciąć. Okay, teraz będę robić już zieloną, a w trakcie robienia cały czas trzymam sobie tutaj końcówkę białą i zieloną, aby wrobić ją od razu w trakcie wykonywania ostatniego okrążenia. Zrobiłam oczko pierwsze zielone, pierwszy półsłupek, zrobię jeszcze jeden półsłupek w moim okienku, następnie trzy oczka łańcuszka. Coś mi uciekło. 1, 2 i 3. Cudną mam tą zieleń. Aż mnie rozprasza. 3 półsłupki, 3 oczka łańcuszka. Teraz w tym samym okienku robię jeszcze 3 półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Przeskakuję sobie na kolejne okienko i tutaj powtarzam to samo. 3 półsłupki i trzeci, 3 oczka łańcuszka i jeszcze 3 półsłupki w tym samym okienku. 1, drugi i trzeci. Przeskakuję sobie na kolejne okienko i tu również 3 półsłupki. 3 oczka łańcuszka i jeszcze 3 półsłupki w tym samym okienku. I trzeci. I od razu na kolejne okienko. Znowu wykonuję 3 półsłupki. Tutaj mam już tą nitkę taką porozdzielaną. 1, drugi i trzeci. 3 oczka łańcuszka i jeszcze 3 półsłupki w tym samym okienku. Muszę sobie zrobić porządek z tą niteczką, ładnie ją obciąć, jak już wrobiłam, żeby mi nie przeszkadzała. I tutaj między motywami, gdzie robiłam oczko łańcuszka, wkuję się tu w to okienko, zrobię jeden półsłupek i przechodzę sobie na kolejne okienka. W każdym robię to samo. Takie będzie miała wykończenie nasza serwetka. Przerobię całe okrążenie, pokażę Wam, jak zakończyć.
Ok, ja już przerobiłam całe okrążenie. Po ostatnim półsłupku łączę się z początkiem, czyli wkuwam się w to pierwsze zielone oczko, które na początku rzędu miało zastępować pierwszy półsłupek. Nawijam nitkę i robię oczko ścisłe zamykające. Moja serwetka jest skończona, więc przełożę ostatnie oczko i wyciągnę dłuższą pętelkę. I teraz tak. Serwetka jest skończona. Musimy zgubić nitkę w robótce. Oczywiście. I ostatnio pod jednym z filmików, któraś z Was napisała, szkoda, że nie widać, jak gubić te nitki, jak chować te nitki w serwetce. Przepraszam Was bardzo, dla mnie już dużo rzeczy jest oczywistych i zapominam się, że dla początkujących nic nie jest oczywiste, więc początkującym pokażę dwa sposoby gubienia nitek. Specjalnie, żeby pokazać oba, wyciągnę sobie tę pętelkę, ostatnią trochę dłuższą i przetnę ją. Końcóweczkę mocno zaciskam i teraz dwa takie podstawowe sposoby chowania nitek w robótce. To jest ta, której ja nie używam albo używam rzadko, ale oczywiście można i dlatego zostawiłam niteczkę trochę dłuższą. Mamy igłę, igłę ze sporym oczkiem, no ale to oczywiście zależy od tego, jak gruby mamy, grubą nitkę mamy, czy robimy włóczką, czy robimy kordonkiem. Musimy sobie nawlec końcówkę nitki na igłę. Zrobię to poza kadrem, bo przez oko kamery nie widzę zbyt wiele. Ok. Nawlekam sobie i oczywiście mam zieloną nitkę, tu była biała, więc w dół nie pójdę. Tą nitkę mogłabym chować i w dół, ale gdyby było w tym samym kolorze. Natomiast ja po lewej stronie robótki muszę tą igłą przeplatać sobie niteczkę przez kilka różnych warstw. Góra, dół, góra, dół, tak aby sobie tą niteczkę schować. Im bardziej, że tak powiem, zapetłamy, czyli będziemy tak raz pod nitką, raz nad nitką, tym lepiej powinna trzymać się nasza końcóweczka nitki. Tak sobie po prostu chowamy sporo tej niteczki. Końcóweczkę sobie obcinamy, ale jeszcze pokażę, jak zrobić to szydełkiem. Oczywiście taką końcóweczkę można tak samo jak igłą zrobić równie dobrze, zgubić szydełkiem. Jeśli macie różne rozmiary szydełkiem, wtedy łatwiej jest to zrobić troszeczkę cieńszym szydełkiem niż szydełkowaliśmy, ale na tej samej zasadzie przeplatam sobie końcówkę nitki, gubiąc ją właśnie w ten sposób w robótce. Wplatam sobie, nie musi być aż tak dużo, ja teraz Wam, żeby to pokazać, tak zrobiłam. I to, co ja robię jeszcze, robiąc tymi nitkami, które teraz, kiedy robię bawełną, zwykłą maceryzowaną, czyli jakimś kordonkiem nawet typu maxi, czy coś koło tego, który jest bawełniany, to po prostu tak króciutko obcinam zgubioną pętelkę już, obcinam nitkę. Natomiast ja w tej chwili serwetkę robiłam nićmi poliestrowymi, która tak pięknie błyszczy, ale jest bardzo śliska. I ona potrafi wysunąć się mimo wszystko z tej robótki, więc ja taką króciutką końcóweczkę zawsze przypalam jeszcze delikatnie, żeby ją stopić i przyklejam do robótki. Są to nici poliestrowe, więc się topią, bawełna się pali, więc to się nie sprawdza. A ta końcóweczka, która się stopi, zrobi się miękka, na gorąco przykleję ją i mam wtedy pewność, że nic mi się nie rozpruje. Oczywiście to samo muszę zrobić z resztą moich niteczek, czyli czy to jeśli zmieniałam kolor, czy to jeśli w trakcie skończyła mi się nitka i musiałam wziąć nowy motek. Tak samo wszystkie niteczki muszę pogubić, poobcinać. Teraz jeszcze zostało nam nakrochmalić serwetkę. Ja moczę ją w łudze i na kawałku styropianu, jakiejś pianki, maty, taką mokrą serwetkę napinam sobie szpileczkami. Szpilki muszą być oczywiście nierdzewne, to bardzo ważne. Każdy z tych
pikotek takich. To nie są pikotki, tu były trzy oczka łańcuszka, ale każdy z nich, który mi powstał, bardzo mocno napinam, naciągam i wkuwam sobie tak, żeby ta serwetka ładnie się ułożyła. Każde takie miejsce szpileczką naciągam, wkuwam i zostawiam do wyschnięcia krochmalu. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał, że wykonacie sobie i taką owalną serwetkę, może niekoniecznie do koszyczka, może komuś się przyda do czego innego. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na kolejne filmiki.